Więzienie. Trafiliście kiedyś do takiego? Prawdopodobnie nie, gdyż każdy normalny człowiek, który nie igra z prawem, omija takie lokacje z daleka. Jednak ja nie jestem normalny, a moja przygoda jest zgoła inna. Chęć poznania tego, co nieznane, tkwi w nas od zawsze. Dlatego trafiłem tutaj, do więzienia w Zabrzu, by opowiedzieć wam jego historię. Historię budynku, który za moimi plecami powstał w 1888 roku, bo to właśnie wtedy zaczyna się jego historia. Historia, która w Zabrzu zakończyła się w 2018 roku, kiedy ten zakład zamknięto, ale tajemniczość, cel tego, co jest w środku, problemów, które stwarzali chuliganie mieszkańcom właśnie Zabrza, jest bardzo ciekawa. Dziś zapytam o to właśnie tych mieszkańców, a może nawet znajdę osoby, które pracowały tutaj jako strażnice. Poznajcie historię więzienia w Zabrzu, bo będzie się działo. Raz zamknęli chłopa, który się rozszpagatował. No, a to zdradź mi tę historię, bo ja tego nie znam. Znaczy ja generalnie nie wiem, jak całokształt wyglądał. No. Też to było takie bardziej słyszalne. No ale generalnie to wyglądało tam, że z tej grupki właśnie, jakiegoś tam chyba odłamu tej jakiegoś całej klubu, naszej tak? Pasidy, okay. Boskiej. Ktoś, no tam trafił po prostu, nie pamiętam, czy to było za dragi albo za coś takiego, bo oni chyba wtedy wpadli przez po prostu dealowania. No i co? No, siedział tam taki jeden i podchodzili tam bardzo długi czas, nie? Albo były też sytuacje, że oni tam po prostu szli jakby za swoimi. W więzieniu wszelkiego rodzaju wymiany, nie tylko słowne, mają oczywiście swoje miejsce. Jednym z takich kluczowych miejsc jest spacerniak. Nie bez powodu zabrałem dziś was do Zabrza, do miejsca, w którym grube, chłodne mury i drut kolczasty otaczają ludzi. A właściwie otaczały ludzi, którzy na co dzień spędzali tutaj czas. Oddziałowy! Spokój na spacerniaku! Tak pewnie wyglądała codzienność osób, które tutaj trafiały, ale trafiały tu nie bez powodu. Ze spacerniaków mogli korzystać o konkretnej godzinie, a do dyspozycji mieli ich aż 7. Co prawda niektóre większe, niektóre mniejsze, a niektóre mają na górze drut kolczasty. Do jakich dziwnych incydentów i sytuacji dochodziło w więzieniu? Myślę, że wasza wyobraźnia wystarczająco będzie w stanie zwizualizować sobie okropne warunki. Strach, przemoc czy inne niechciane rzeczy, które potrafiły zaskoczyć osadzonych. Podobnie jak mnie zaskoczyły ulokowane pod ścianą krzyże. Do jak dziwnych incydentów dochodziło w Zabrzu? Tego jeszcze nie wiem, ale na pewno miały tutaj takowe miejsca. Pytanie tylko, po co tutaj te krzyże? Budynek powstał w 1888 roku, kiedy to jeszcze stacjonowali Niemcy i to za czasów Cesarstwa Niemieckiego powstał ten ogromny obiekt. Budynek więzienia był wzorowany na kompleksie penitencjarnym w Mobeid w Berlinie. Układ budynku do czasów obecnych pozostał praktycznie bez zmian. Nazwisko? Kowalski.
właśnie tą bramą. Wychodzili i wchodzili skazani z wyrokami po kilka, niektórzy po kilkanaście lat, a niektórzy jak Kowalski, jaki wyrok? 15. Po 15. I właśnie tędy szli, by trafić za chwilę. Dawaj, Kowalski. Do więzienia. Do swojej celi. W czasie działania jednostki budynek był do dyspozycji sądów i prokuratur rejonowych w Zabrzu, Tychach i Mikołowie. To właśnie tutaj trafiali osadzeni, którzy otrzymywali wyrok od jednego z wymienionych organów administracyjnych. Niektórzy skazani mówili, że gdy trafiasz do tego miejsca i oglądasz niebo przez kraty, a na spacerniaku przez siatkę i drut kolczasty, przestajesz marzyć o czymkolwiek. Nie ma się co dziwić i powątpiewać w wiarygodność tych słów. W końcu ci, którzy spędzali tutaj swój wyrok, wspominali o strasznych warunkach, z którymi przyszło im się mierzyć. Zakład penitencjarny składa się z dwóch pawilonów mieszkalnych, dwóch budynków administracyjnych i siedmiu spacerniaków. Więzienie w swoim szczytowym momencie mogło pomieścić nawet około 300 więźniów. Lokalna społeczność wcale nie cieszyła się z obecności kibiców w więzieniu. Niejednokrotnie miały tutaj miejsce burdy lokalnych pseudokibiców, które często miały miejsce pod więziennymi murami. Czyli mówi pan, że miał pan brata w tym zakładzie? Tak, siedział tutaj. Ile czasu siedział? Tutaj chyba około 3 lat. Potem go przenieśli na inny zakład. Mogę zapytać, z jakiego powodu? To mi da pogląd na to, jacy osadzeni tutaj na przykład mieli. Miał zarzut prowadzenia być przywódcą zorganizowanej grupy przestępczej na terenie Rybnika, Gliwic i okolic. To był realny zarzut? Powiedzmy, że on się do tego nie przyznał, że został z tego uniewinniony. Świadkowie się wycofali, ale swoje odsiedział, bo były powroty na sprawy. Mieli prawo, bo w tamtych latach było bezprawie takie, że mogli każdego w każdej chwili ściągnąć z powrotem. Ale fakt, że odsiedział 8 lat w kupie. A jakie były warunki w samym więzieniu? Odwiedzał pan brata? Odwiedzałem go tutaj. Ogólnie no, nie było za ciekawie. Stare połamane krzesła z lat 60. czy 50. To paczki były sprawdzane, soki były dziurawione, żadnych soków nie było wolno podawać. No bo twierdzono, że przenoszono w nich alkohol na teren zakładu. Bezpośrednio? Tak. Nie było żadnych stiftu sprawdzanych. Nie ma żadnych kartek, żadnych wiadomości nie przekazujesz. Ja znalazłem taką informację na temat tego i tu też pytałem mieszkańców, właśnie kibiców, którzy tutaj stacjonowali, bo podobno były burdy pod samym więzieniem. To nie tylko pod tym się zdarzały, ale też się zdarzały pod innymi więźniami. To normalne, prawdopodobnie. Nie pamiętam dokładnie, ale z tego co wiem, że to był incydent jednorazowy. Jeśli chodzi o takie sprawy, bo tak to inne więzienia bardziej. A jaki był personel w środku? No typowe stare, komunistyczne milicjanty, no takie, no niezbyt mili. Nawet jako dziecko byłem sprawdzany, czy czegoś nie wnoszę, no stresowo się wychodzi. Aha. No ja miałem wtedy może 9-12, 9-10 lat. Kibice. Co? Spokój! To właśnie oni sprawiali w tutejszym więzieniu największy problem, ale nie tylko w więzieniu, bo mieszkańcy Zabrza również skarżyli się na osoby, które tutaj przebywały. Na hałasy, ale nie tylko, bo trafiali tutaj różnego rodzaju chuligani z większymi lub mniejszymi wyrokami. Ale byli też fanatycy. Fanatycy, którzy w swoich celach potrafili rysować symbole swoich ulubionych piłkarskich klubów. Oczywiście takie incydenty nie zdarzały się na co dzień, ale być może zabrzańskie więzienie skrywa jakąś tajemnicę, o której nie wiemy. Niektóre z cel, które znajdowały się w Zabrzu, również miały swoje tajemnice i zasady.
Więzienia mają to do siebie, że mają własne zasady i ludzi, którzy coś w tym więzieniu muszą robić. I tak oto trafiamy na drzwi, przy których rozpisane są dni treningowe, bo więźniowie mieli swoje własne zajęcia. Ciśnij serię, ciśnij! Oprócz tego w budynku więzienia można znaleźć różnego rodzaju dokumentację, ale i nie tylko, bo budynki, które otaczają więzienie, to też archiwa. Co skrywają? Dobre pytanie. Więzienne cele nie były zbyt duże. Znajdowały się też tutaj izolatki, ale nie każdy miał tak dogodne warunki. Niektórzy też odliczali dzień, w którym będą mogli opuścić zakład. I tak oto rozpisywali swoje inicjały na ścianach. Oczywiście z rozpisanymi godzinami na przykład spacerniaka, łaźni czy innych zajęć. Ale to co ciekawe, to właśnie te inicjały. I tak oto możemy zobaczyć na T.S. i rok 2008. Bo to właśnie wtedy prawdopodobnie jakiś, zakładam, Tomasz miał opuścić właśnie ten zakład. Bo ja tam chodziłam do podstawówki. Tak, tak, bo ta szkoła jest obok, tak, w ogóle, tak, o dziwo. Czyli ta szkoła była już dużo wcześniej. Tak, 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 zdecydowanie. Ale nie, nie było żadnych innych problemów. Aha. Ci więźniowie nawet malowali kraty w tej szkole, także no nie było żadnych problemów. A, czyli mieli pracę jakby do, takie, tak, tak, społeczne, dokładnie, które, tak, musieli odhaczać u was. A mieliście kontakt jakiś albo styczność z tymi więźniami? Nie, nie, nie. A, czyli oni mieli swoje zajęcia, no, po prostu, tak, i... Zabaw tego, że odsiadłam, no nie wiem, to był areszt chyba to był. Tak, areszt śledczy, no, tak, no. Nie wiem, czy tam tego swoje godziny musieli wykonywać jakieś, ale nie, 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 nie było żadnych problemów. Dzień dobry, chciałabym widzenia z moim mężem, ponieważ odsiadły tutaj za rok. Budynek 5B. To właśnie tutaj ludzie umawiali się z więźniami, którzy odsiadowali swój wyrok, ale nie każdy z nich mógł pozwolić sobie na bliskie widzenie. Niektórzy musieli korzystać z tutejszych ścian, szyb i telefonów. Dokładnie tak, jak kojarzycie to z filmów. Jestem znowu. Wiem, że jest ciężko i warunki nie są zbyt super, ale darzamy. Zobaczymy się następnym razem. Umówię kolejną wizytę. Do zobaczenia. Tak właśnie wyglądała codzienność osób, które odwiedzały właśnie te pomieszczenie. Tę małą klitkę, bo inaczej tego się nie da nazwać. I właśnie za pomocą tej jednej słuchawki. Chociaż na moment ktoś mógł usłyszeć swojego bliskiego, znajomego czy kogoś z rodziny. Ta sytuacja na pewno nie była łatwa, ale wyobraźcie sobie, jak chociaż ten mały element potrafił budować w kimś morale. Więzienne prysznice. Miejsce, które raczej nie napawa optymizmem ze względu na to, że leją cię zimną wodą. Otacza cię armatura, która niezbyt dobrze się kojarzy, a otaczający cię ludzie, jak i strażnicy tworzą, a właściwie to wszystko tworzy element, którego żaden z nas nie chciałby doświadczyć. Ale tak właśnie wyglądała więzienna codzienność. Niestety, nasz rząd wpadł na genialny pomysł reformy, która okazała się być tragiczna w skutkach dla zabrzańskiego aresztu. W marcu 2018 roku została podjęta decyzja. O zamknięciu placówki. Od tego czasu zabrzańskie więzienie stoi puste. Ciche, a jedyne co tutaj przemyka, to wiatr. Gorzej niestety mają strażnicy, których od samego początku zapewniano, że zostaną przydzieleni do placówki o podobnym charakterze. Niestety, tak się nie stało. Wielu z nich musiało dojeżdżać do innych aresztów oddalonych o kilka bądź kilkanaście kilometrów, a jak sami wiecie, nie było im to na rękę.
Ale na rękę dla wielu osób jest to, że więzienie jest dostępne do zwiedzania i nagrywania po uzyskaniu odpowiednich zgód. Zdarzały się osoby, które oczywiście to wykorzystywały. Światła, kamera, akcja! Właśnie takie słowa padały w tym więzieniu. Dlaczego? Ponieważ nagrywano tutaj parę kultowych filmów, takich jak na przykład 25 lat niewinności Tomasza Komendy, Royst czy kultowy już film Jak zostałem gangsterem. Przykład, chociażby ta scenografia, która jeszcze się tutaj ostała, tak jak widzicie, ta dykta miała sugerować więzienne drzwi. Zostawię to tutaj tak jak jest, bo może ktoś jeszcze nakręci tutaj coś kultowego. Ludzka ciekawość to bardzo interesujący element, bo kto z nas nie chciałby wiedzieć, co tutaj się działo, a jakie wydarzenia miały miejsce. I gdyby tylko mury mogły mówić, to na pewno wiedzielibyśmy więcej. Ale ja nie odpuszczę. I już w nocy zjawi się tutaj Setu i Wilku, którzy pomogą mi sprawdzić, czy obiekt, który jest za moimi plecami, jest jakkolwiek paranormalnie aktywny. Czy potrzebujesz pomocy? Ja pierdolę. Zanim to jednak nastąpi, chciałbym was zaprosić do zostawienia subskrypcji na moim kanale, wciskając ten przycisk tylko tam na dole. Wtedy nie ominie was żaden materiał, jeżeli interesują oczywiście was takie materiały. Dajcie znać, zostawcie łapkę w górę, a ja czekam na zmrok. Nastała już noc, a skoro noc, to oczywiście paranormalne śledztwo i nie z kim innym jak z Łukaszem z kanału Setu. Siemanko Łukasz. Link do jego perspektywy macie w opisie, ale dziś w więzieniu sprawdzimy trzy konkretne lokacje. Co to za lokacje, Łukasz? Przede wszystkim na pewno spacerniak, bo ostatnim razem jak tutaj byłem, nie udało mi się znaleźć do niego wejścia. Na pewno sprawdzimy izolatki i mam jedną celę, którą chciałbym sprawdzić razem z tobą, bo udało mi się coś ciekawego w niej wtedy zarejestrować. A przy sprawdzaniu to dla tych, którzy nie wiedzą, będzie pomagał nam oczywiście sprzęt, którego dzisiaj jest no naprawdę dużo. Łukasz, co mamy ze sobą? Przede wszystkim K2, SB7, dyktafon, 3 rempody, Fluxa, Music Boxa, więc wszystko po prostu. Tak jak powiedziałem, mamy mnóstwo sprzętu, ale czy jest tu jakiekolwiek paranormalne zjawisko? O tym przekonacie się, oglądając ten materiał. Sprawdzimy to. I ruszamy. Zabrzańskie więzienie, gdy otacza je zmrok, ma swoiście bardzo mroczny i ciężki klimat. Ciężko to opisać słowami, ale jeśli będziecie mieli kiedyś okazję odwiedzić Zabrze i tutejsze mury, polecam, gdyż doświadczycie tu niespotykanych rzeczy. Zresztą zobaczcie sami. Cokolwiek tutaj jest, cokolwiek zrobiła spokoje, chcemy z wami zamienić słowo. Nie musicie się nas bać, a możecie korzystać z energii urządzeń, które są razem z nami. Tu już jest jakaś aktywność, nie żeby coś. Dobry początek. Nie bójcie się, widzę, że jesteście aktywni, bo mój czujnik wyskakuje. Jeżeli rozumiecie to, co mówię, zapalcie proszę trzecią diodę, teraz. Dziękuję. Rozumiem, że mam do czynienia z bytami, które mogą nam odpowiadać. Za chwilę będziecie mogli z nami porozmawiać, przekazać nam to, co chcecie. Nie bójcie się, nie zrobimy wam krzywdy, a może będziemy wam w stanie pomóc. Możecie korzystać z baterii urządzeń, z energii urządzeń, które ze sobą mamy. Nie macie prawa korzystać z naszej energii. Dobra, zaczynamy. Ale są sensowne, bo poprosiłem o trzecią i normalnie było tak i skakało. Dopiero zaczynamy, a czujnik już wpada figle. Jeszcze dobrze nie rozpoczęliśmy sesji z SB7, by nawiązać kontakt, a już uzyskiwałem sensowne odpowiedzi za pomocą miernika pola elektromagnetycznego. Co nas otaczało? Obserwowało? Nie mam pojęcia. Zobaczcie, co było dalej. Dobrze, więc czy ktoś tutaj z nami jest? Było takie cicho. No, czy możesz się przedstawić? Nie chcemy ci zrobić krzywdy, chcemy tylko porozmawiać. W którym miejscu się znajdujesz?
Jesteś z nami na spacerniaku? Co to za miejsce? Możesz mi powiedzieć? Cztery pięć było presek, cały czas. Pierwsza sesja wykazywała jakąś aktywność, ale byłem zawiedziony, że nie uzyskujemy aż tak czystych i mocnych informacji ze strony bytów, dlatego postanowiłem, że to ja przeprowadzę sesję z SB7 na spacerniaku. Chwyciłem urządzenie w dłoń i zacząłem zadawać pytania. Jesteś kobietą czy mężczyzną? Nie bój się skorzystać z energii naszych urządzeń, żeby odpowiedzieć na moje pytanie. Cicho. Bardzo cicho. Znowu ten sam głos. Wyczuwam, że masz bardzo mało energii, a czy możesz zamiast odpowiedzieć swoją energią zapalić wszystkie diody na urządzeniu, które Łukasz trzyma w swojej dłoni? Podejdź, nie bój się. Jesteś w więzieniu, mamy wejść do więzienia? Tak. Ja zrozumiałem to jakby tak. Dziękujemy za odpowiedzi, ktokolwiek to był. Zostańcie tu, gdzie jesteście, nie macie prawa podążać za nami. My idziemy w kierunku budynku. Jeżeli chcecie z nami porozmawiać, zrobimy to w środku. Dziękujemy, zostańcie tu, gdzie jesteście. Nie macie prawa podążać za nami. Tak jak widzieliście, udało nam się zarejestrować bardzo czyste głosy, których na początku nie udało nam się rozszyfrować. Odpowiedzi chodź tu, czy sama obecność jakiegoś bytu dały nam już nadzieję, że w więzieniu możemy spodziewać się czegoś naprawdę konkretnego. I nie myliłem się. Ale o tym przekonacie się już za chwilę. W międzyczasie przeprowadziliśmy z Łukaszem jeszcze sesję EVP. To możecie zobaczyć na kanale Seta. My zmierzaliśmy już do głównego budynku więzienia. Izolatka. Pomieszczenie, które teraz będziemy sprawdzać, ale jest bardzo małe. Łukasz właśnie ustawił fluxa, który tam się nastraja. Flux działa w ten sposób, że w momencie, w którym teraz zapaliła się ta zielona dioda, mimo że nie zadaliśmy pytania, oznacza to, że... Inaczej, pokażę wam. Mogę to zaburzyć na chwilę? Możesz. Zobaczcie. Uwaga, przykładam rękę z tej strony. Widzicie? Zapala się czerwone, czyli właśnie byliśmy świadkami tego, że coś musiało zbliżyć się do tej strony. Raczej tego nie uruchomiłem, na 90%. Nie. To nie ma takiego... Ale tę sesję chcemy zrobić w ciemności, dlatego jeżeli uda nam się coś wyłapać, a prawdopodobnie tak, bazując na tym, co tutaj jest, to wam to pokażemy. Widziałem przed chwilą, że jesteś tutaj i przemknęłeś, albo przemknęłaś. Nie chcemy ci zrobić krzywdy, ustawiliśmy urządzenie na ziemi tak, żebyś mogła się z nami skomunikować. Nie bój się. Zapal dowolną diodę. Podejdź do urządzenia, zbliż się do niego, ono da nam odpowiedź. Czy możesz to zrobić? Proszę. Zapal dowolną diodę. Skorzystaj z energii naszych urządzeń, jeżeli nie masz na tyle siły. Ale pokaż, że tutaj jesteś. Czy jest tu ktoś z nami? Jeżeli tak, zapal światło. Na piramidzie. Śmiało, wystarczy, że się do niego zbliżysz. Będziemy wiedzieć, będziemy mogli z tobą porozmawiać. Nie wiem, nic się włączył. Ale włączył się wykryw ruch? Wykryw ruch. Pamiętacie naszą pozostawioną fotopułapkę? Nagle podczas prowadzenia sesji z Fluxem usłyszeliśmy dźwięk uruchomionego music boxa. A to oznaczało, że udało nam się coś złapać. Coś złapaliśmy, idziemy zobaczyć, bo może być ciekawie. Trzyma się samo. Mamy nagrane? Mamy. Idziemy zobaczyć. Nagrywało. GoPro nagrywało cały czas i mimo, że dzisiaj na nagrywkach są z nami widzowie, to zobaczycie na samym końcu, widzieliście też wcześniej przy przebitkach, ale przybiegliśmy tutaj. GoPro cały czas nagrywało, więc... Bo sam się włączył. Czyli Łukasz, jak ty mówisz, że mieliśmy odpowiedź, ale zamiast na rempodzie... Na music boxie.
Padła tutaj. No to było wtedy, jak powiedziałeś, żeby wpłynąć na to urządzenie. I wtedy on zaczął grać. Pamiętacie, jak powiedzieliśmy wam o tym, że Łukasz, jak był tutaj wcześniej, zarejestrował kroki, osy? Kroki. Powiedz, przy której celi? Przy tej. Dlatego właśnie ta fotopułapka została tutaj zamontowana. Nie bez przyczyny. Przy celi 309. 309, tutaj. To może tutaj warto by było... Cena, bo pamiętam rozkład ćwiczeń. Aha. Na cały tydzień. Robimy tu sesję? Robimy. Sprawdźmy GoPro. Masz na chwilę. Patrz. Co to jest za dźwięk? Krok. Zobacz, która jest minuta, widzisz? 14. Mhm. Jest jeszcze 15 minut, my jeszcze byliśmy na spacerniaku tu. No. Dobrze słyszeliście. Udało nam się zarejestrować nie jeden, lecz więcej takich paranormalnych incydentów. Nikogo nie było w budynku więzienia, gdyż wcześniej prowadziliśmy sesję na spacerniaku, którą już widzieliście, a mimo to Music Box zarejestrował ruch. Tylko kogo, skoro więzienie stało puste? Nie było nikogo. No, sam się włączy. Wysyłać krok. Jakby ktoś chodził nawet niżej i przeszedł pod nim, a tu są schody, to mnie by wcześniej nawet wykrył. O nie, schody są tam. Jakby ktoś przeszedł, byłoby go słychać. Czyli... Musiałby przejść bezpośrednio pod nim i słychać by go było jak pod nim naszło. Czyli nagraliśmy. Nagraliśmy. Mamy. I to dwa razy. Dwa razy, ale to zupełnie przypadkiem. Możliwe, że nawet i więcej. Ta sama cela? Ta sama cela, co Łukasz wcześniej łapał głos. 4 samobójstwa? Cela 309. Rozpoczynamy sesję właśnie tu, w tej izolatce. Dosyć małej celi. Dlatego wchodzę tam do środka, tylko z Łukaszem. Cela, w której Łukasz podczas swojej ostatniej obecności w tym zabrzańskim i niedziałającym już więzieniu zarejestrował aktywność, a nawet kroki. By zwiększyć szansę na uzyskanie odpowiedzi, wyłączyliśmy wszystkie światła i uruchomiliśmy sesję z dyktafonem. Czy i tym razem uda nam się uzyskać tak samą mocną anomalię, jak ostatnim razem zarejestrował to Łukasz? Zobaczcie sami. Witaj! Łukasz już tutaj był i nawet zarejestrował twój krok. Chciałbym, żebyś skorzystał ze swojej energii lub energii urządzeń, które są z nami i odpowiedział do tego urządzenia, które leży obok tych niebieskich światełek. Jak masz na imię? Czy popełniłeś samobójstwo? Nie mogłeś poradzić sobie z problemami? Jak masz na imię? Czy potrzebujesz pomocy? Ja pierdolę. Jest odpowiedź. O kurwa. Dziękujemy za twoją odpowiedź. Nie spodziewaliśmy się, że zrobisz to na piramidzie. Sprawdzimy EVP. Żeby zobrazować wam to, co się właśnie wydarzyło, przejąłem inicjatywę przeprowadzenia sesji EVP i w tym momencie, tak jak nie uzyskiwaliśmy żadnych odpowiedzi, tak widzieliście, że nasze kamery zarejestrowały właściwie, no i twoja i moja, bo obie były włączone, odpowiedź, ale to w takim razie, Łukasz, zatrzymaj nagrywanie, odsłuchujemy, bo może coś tu jest. Sesja z piramidą prawdy i EVP przerosła nas maksymalnie. Oczywiście każdy badacz zjawisk paranormalnych czeka na taki moment, ale zdarzają się one na tyle rzadko, że tak duża liczba anomalii w jednym miejscu i w jeden wieczór budowała bardzo wysoki poziom ekscytacji i adrenaliny. Musieliśmy sprawdzić, czy aby na pewno udało nam się zarejestrować coś na dyktafonie. Przynajmniej tak jak wtedy wydawało się Łukaszowi. Posłuchajcie sami. Czy potrzebujesz pomocy? Na chwilę zostawiłem Łukasza, to z tego względu, że chcę wam pokazać miejsce, którego jeszcze wam nie pokazywałem, a mianowicie strych tego więzienia, ale nie on jest najciekawszy, a rzeczy, które zostały tutaj zostawione. Zobaczcie to. Zostały tutaj buty. Nie wiem, czy to są buty osób, które zarządzały tym budynkiem, ale... Czym są te ubrania?
Aha, już wiem czym. Ubrania służby więziennej. Tu zostały składowane. Pytanie? Dlaczego? I na przykład co jest tam? Jesteście ciekawi? Dajcie znać w komentarzu. I tak oto więzienie w Zabrzu zaskoczyło. I to myślę naprawdę konkretnie. Łukaszu, spodziewałeś się takiej aktywności? Szczerze, Music Boxa się nie spodziewałem i tego, że na spacerniaku uda nam się coś nagrać. Czy wyłapały dodatkowo coś jeszcze nasze kamery? To musimy sprawdzić. Sprawdzimy również sesję z EVP, które prowadził Łukasz, ja również, ale nie ma co ukrywać. To miejsce jest aktywne. Jest aktywne? Dokładnie. Więc dajcie znać, czy chcecie, żebyśmy wrócili tutaj w przyszłości. Czy może mamy sprawdzić jakąś inną lokację? Napiszcie ją w komentarzu na dole. Perspektywę... A ja tylko dodam, że zamkniętych więzień jest więcej w Polsce i jak chcecie zobaczyć nas w innym, to napiszcie. No właśnie. Perspektywę Łukasza z tego więzienia z kolei macie tutaj w opisie. Wbijajcie też na kanał, subskrybujcie, wciskając ten czerwony przycisk tylko tam na dole. Zostawiajcie łapki w górę. Łukaszu, bardzo dziękuję. Jak zwykle kozacka nagrywka, ale zanim zakończymy, no to jeszcze trzeba sprawdzić więźniów. Kolejna od nich imionami. Grubso. Łukasz. Marta. Julia. Mateusz. To właśnie te osoby pomogły mi dzisiaj zrealizować ten materiał. Są to zwycięzcy konkursu Ten Jaki Typ, który odbywał się w ramach legalnibookmacherzy.pl. Ekipa, jak się bawiliście? Zajebiście, jednym słowem. To są widzowie, którzy wygrali konkurs, mogli pojechać do strasznego miejsca razem ze mną i zrealizować materiał. Bardzo się cieszę, że się fajnie bawiliście. W takim razie my, kochani, widzimy się następnym razem. Wielkie szapowa dla was, bo myślę, że ten materiał nabrał kolorytu i był dla was fajnym odbiorem, bo więzienie musi jakkolwiek żyć, a to oni właśnie nadali temu obiektowi jakiekolwiek życie. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Kochani, my widzimy się w kolejnych materiałach, dlatego zostawiajcie łapki w górę. Do zobaczenia.